Cześć, witam was serdecznie na Feeder Roads. Trzeci raz w tym roku, no niestety, ale chciałbym wam coś pokazać po wcześniejszych filmach. Pewno mi nie wierzyliście, że tutaj są flądry. Patrzcie sobie teraz. Złapałem sobie taką flonderkę na czerwonego robaka. To jest normalnie jakiś, to jest jakiś szałpał. Tak wygląda sobie strony brzusznej. Tutaj mamy stronę grzbietową. Cała flonderka. No właśnie o tych flądrach mówiłem, że one tu często i gęsto występowały i widzę, że w tym roku zaczyna się to samo. Generalnie prawie nic nie bierze, silny, zimny wiatr, mimo tego, że słońce świeci, jest zimno. Pływają cały czas jakieś dyskoteki. No, tak wygląda w całej okazji mała flonderka. No zobaczymy, jak się będzie coś działo, to będziemy łowić, jak nie, no to niestety czołgi się zwije. Korzystając z okazji, że nic nie bierze, wreszcie kupiłem sobie stojak, trójnóg czy statyw, jak to się nazywa, popatrzcie. To jest takie coś, takie pierdełko. Tu ma u góry wszystko do mocowania, co jest potrzebne do mocowania kamerki. No i nawet jest wysoki, będzie no 1,20 m. Podpina się od teleskopiki. Tak. No i wtedy możemy sobie regulować różne długości. No myślałem, że dzisiaj go użyję na rybach, ale coś nie biorą. No może zobaczymy. On jest naprawdę fajny jako dla wędkarzy. On jest dosyć wysoki i powiem wam, że jest leciutki. Mam tutaj specjalny taki pokrowiec. Hama, firma Hama. Hama dziada, jak to mówią. On jest bardzo leciutki, także wędkarz na wyprawę może sobie go w każdej chwili zabierać. Nie potrzeba. Jest dosyć wysoki. Jak go rozłożę, to rozłożę i wam pokażę wtedy dokładnie, jak to wygląda. No i niestety do kamerki trzeba mieć taki uchwyt jeszcze specjalny, bo tutaj jest wkręt na... ja nie wiem, jak to jest... nie wiem, czy to jest półcala. O, tutaj nawet widzę, jest ten... taka mała poziomiska, jakby ktoś chciał zdjęcia robić, to też może... można podłączyć aparat fotograficzny. Ja go rozłożę i zaraz wam pokażę, jak on będzie wyglądał. I może coś nagramy ze statywem dzisiaj. Dobra, udało mi się rozłożyć ten stojaczek. No jest nawet fajnie wygląda. No, to można sobie regulować jeszcze. Na dół, do góry, wyżej, niżej. Tak to on wygląda. Pod nim oczywiście leży filer, na którego próbowałem dzisiaj łapać, ale coś dzisiaj nie wychodziło. O. I do tego mamy takie coś. Taki uchwyt do kamerki. Tu jest właśnie gwint z jednej, z drugiej strony. No i zaraz to zamontuję i zobaczymy, jak będzie się nagrywało ze stojaczka. Ok, nagrywa się, stojaczek zamontowany. Teraz sobie można popatrzeć. Tak. Dobrze sobie wziąłem ten stojaczek, bo najmniej mam co robić na tych rybach. Dzisiaj to normalna. Taka kaplica, jeden węgorzyk, ta flądra, co wam pokazywałem. A co do tych flonder, to jeszcze jest taka sytuacja, że po prostu pamiętam z innych lat, że około lipca, jak jest trochę mniej cenu w wodzie i sierpnia, to te flądry zaczynają snąć, zaczynają zdychać i wtedy ścigale mają co robić, mają tyle, taką wyżerę, że łykają je po prostu w całości. Nie wiem, jak one to robią, ale ścigale to są straszne ptaki. No. To by było na tyle, jak co do tego stojaczka. Teraz można tylko szybko włączyć kamerkę, szybko wyłączyć. Można sobie popatrzeć. No. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda ten
No ale obraz będzie bardziej stabilny i jest chyba trochę wygodniejszy jak trzymanie cały czas kamery w ręku, prawda? No zobaczymy. Widzicie, podbierak sobie leży. Suchy dzisiaj. No niestety dzisiaj suchy podbierak. No jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Może jeszcze coś się zdarzy. Cześć. Witam Was ponownie. Tak sobie myślałem, jak sobie nazwać ten stojaczek, jak samemu siedzieć tyle godzin na rybach, to człowiek do siebie mówi. Potrzebowałem imienia do tego stojaka i sobie pomyślałem, że jak złapię jakąś rybę, to pierwszą, którą złapię, nazwę sobie ten stojak, żeby mieć do kogo gadać. A zwycięstwo tego konkursu był... Yes! Zwycięstwo konkursu jest ulubiona rybka wszystkich wędkarzy. Pan Jazgasz. Całej kazałości. Proszę bardzo, pan Jazgasz. A że w poznańskim, w niektórych rejonach na Jazgarze mówi się bombusie. Także mój stojaczek pod kamerkę będzie nazywał się bombuś. Od tego czasu będę chodził z bombusiem na ryby i nagrywał Wam jakieś filmiki, jak się uda coś dobrego złapać. Bombuś wraca do wody, kiedy inny wędkarz miał uciekać. Prawdopodobnie na warcie użyłbym go na żywca, ale niestety tutaj nie próbowałem jeszcze na żywca założyć jazgarza. Jednego węgorza, co złapałem, to złapałem na jelca. No nic, czekamy na dalsze brania. Wiatr trochę ustał, ale zimno jest. No zobaczymy, trochę zmarzł, muszę trochę pochodzić się, trochę rozgrzać, zobaczymy. Cześć, witam Was serdecznie, nie wiem czy to będzie widać. Jakąś rybkę przyciąłem, zobaczymy czy będzie dobrze widać, co to jest. Ładnie walczy. I to co zawsze, czyli nieuniknione węgorzyki. Myślałem, że będzie coś większego, lepszego, jakiegoś leszcza. Nic. Tu będzie machak. Tak ma głęboko, tak jak to mówi Artur z wędkarskiej tuby, odcinamy haczyk i wypuszczamy rybę. I ryba zostaje wypuszczona. Myślałem, że będzie ładny hol. No niestety. I teraz to, co wędkarze lubią najbardziej, wiązanie haków. No niestety, ale ryba była zawsze coś się podziało, także zobaczymy co będzie dalej. Później przestawiam się na grubo, jak to Artur mówi, zaczynam łowić na rosówki, czekam jeszcze, żeby trochę słońce zaszło. Spróbujemy łowić na rosówki, miejmy nadzieję, że będzie coś większego. Witam po następnej godzinie wędkowania, nie wiem jak to będzie słychać, bo trochę wiatru jest. Nie wiem, czy jestem za parasolem, trochę skuwany. Zmieniłem teraz jedną metodę, zrobiłem sobie na fiderka. Spróbuję przybliżyć. Czy to będzie coś widać? A, widać sytówkę. Fider, białe robaki. No, miałem jakieś puknięcie, ale to nic szczególnego. A i tutaj tradycyjnie gruntówka. Tradycyjnie rosówka albo czerwony robak. Moje ulubione przynęty. Czerwone robaki. Zawsze zabierajcie na ryby czerwone robaki. Tam gdzie można na nie łowić, jest prawdopodobieństwo brania ryby jest zawsze większe jak na inne przynęty. No i teraz łowię na fiderkę tam pod tymi krzakami, co już kiedyś mówiłem, że będę próbował coś złowić.
No niestety, w dalszym ciągu zimno i ta ryba, nie wiem czy ona nie wchodzi, była na, wchodziła na tarło, później wyszła. No, efekty jak na dzisiaj mizerne, ale bez ryby jak na razie nie jestem. No także, no jeszcze mamy czas, jeszcze posiedzimy i zobaczymy co się podzieje. Mówiąc, dzisiejsze wędkowanie, biały robak nic, kukurydza w ogóle jeszcze nie zdaje egzaminu, prawdopodobnie koniec lipca, lipiec, ryby nie widać w ogóle drobnicy, nie wiem co się podziało, jest zimno, zmarzłem, siedzę w 10 kurtkach, dobrze, że sobie zabrałem te kurtki, obecnie przerzuciłem się na gruntówkę, ciężką, na rozrywkę. Nie wiem czy to będzie widać, bo muszę się z panem Bombusiem nauczyć obsługiwać jeszcze to wszystko. No, czekam jeszcze, jeżeli coś się wydarzy, na pewno nagram, jeżeli nie, no to pozdrawiam was serdecznie. Wypadajcie na ryby, bo mimo tego, że tych samochodów tu jeździ pełno, no to trochę świeżego powietrza. Człowiek się nawdycha i odstresuje się troszkę od tych pracy, od domu i od wszystkiego. No, na tym już dzisiaj kończę. Pozdrawiam was razem z panem Bombusiem. Teraz będziemy go składać. Chyba, że coś się wydarzy, no to jeszcze postaram się nagrać. Jak jeżeli nie, no to do zobaczenia na przyszłym wędkowaniu. Nie wiem gdzie, może jakieś komercyjne łowisko. Tam widzę, że ludzie zaczęli łapać ładne liny, karpie. No zobaczymy. Do zobaczenia, żegnam was.